dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak spędziłam cały dzień z Konopskim. Zobaczcie, jak żyje, pracuje, jak mieszka i co robi w wolnym czasie. Dobra, kochani, jesteśmy już u Konopa. Dzień dobry. Zobaczycie go od innej strony. Pokażemy prawdziwą stronę Mikołaja. I zobaczymy dom, zobaczymy, jak pracuje, zobaczymy jego pracowników. Możesz to przyjąć. To możemy zacząć od mojej krypty. Tylko masz być miły. Zawsze jestem miły. Tu jest moje biuro, gdzie tutaj rozpisuję sobie różne plany, na przykład na tej tablicy. Ona mi pomogła na przykład z Pandorą. Tu mam kryptę polskiego internetu i różne rzeczy. Tutaj głównie rozpisuję odcinki, planuję różne rzeczy. Dobra, generalnie tak. Mikołaj śpi tu, pracuje, mieszka, je. Mam jeszcze w sumie jeden temat. Tutaj też z tej perspektywy obsługuje się studio, do którego zaraz pójdziemy. I mam jeden temat akurat do dogrania, więc sobie zobaczysz, jak to wygląda od backstage'u. No i co? No tutaj jest takie, wiesz, planowanie wszystkiego, dramy, inne takie sprawy. Tu jest moje odskocznia. Czyli łazienka, moja ulubiona łazienka, proszę pokazać. Ja już tam byłam, jest mega. Chciałem, kiedy tam byłaś? Dobra, idziemy tutaj do studia. Tu jest centrala mojej redakcji, zapraszam serdecznie. Chłopaki udają, że ciężko pracują. Dobra, to ja może przedstawię najpierw chłopaki. To jest Czaruś, mój główny montażysta, ogarniacz wszystkiego, designer tego studia, bo tam jakby nagrywam. Tu jest Krecik. To jest pan grafik, animator. Co ty robisz jeszcze, Kret, oprócz tego? No wiesz, nie? Dobra, generalnie widzowie tak. Zamach! No. Generalnie zadamy tutaj pytanka też Mikołajowi. Trochę dowiemy się ciekawych rzeczy, które się szykują i o jego życiu prywatnym, także zobaczymy. Ej, to jest najważniejsza postać! Nie przedstawisz Chanelki! A nie wiedziałam, że tu jest. No to jest hello! Dlaczego to są moje zdjęcia? Bo będziemy nagrywać akurat o tobie. Dobrze. No, daje taką, wiesz, motywację do pracy, nie? Mocno. No dobra, no to chcesz coś jeszcze tu powiedzieć? Czekaj, co mogę powiedzieć o studiu? Strasznie mi ono f***ało w budowie, bo zajęło łącznie z 4 albo 5 miesięcy, żeby to wykończyć. 4 chyba miesiące, nie? 5. Jezus Maria, tacy to partacze robili. Jeden lepszy od drugiego, naprawdę. Więc to jest studio. Tu jest nagrywalnia oraz montażownia. Wcześniej w ogóle ten duży stół był u mnie w pokoju. No ale to nie do końca się sprawdzało, więc tutaj przynieśliśmy to, żeby chłopaki mieli swoją strefę. I teraz co? Będziemy przychodzić do salonu. Dobra, kochani, chwila przerwy, była mega super sprawa do przekazania wam. Jak wiecie, zbliżają się święta i fajnie jest dawać fajne prezenty, także przychodzę do was z promocjami od Nvidia, dzięki którym możecie w fajnych cenach znaleźć fajne laptopy z kartami graficznymi od Nvidia. Laptopy z kartami graficznymi od Nvidia GeForce RTX znajdziecie na Komputroniku, XCOMie, Media Expert czy Morele. Dzięki temu, że laptopy są wyposażone w karty GeForce RTX 40, macie możliwość korzystania z takich technologii jak DLSS 3.5 pozwalający zwiększyć ilość klatek w grach, zachowując przy tym doskonałą jakość obrazu. Płynny Path Tracing, czyli jeszcze dokładniejszy i bardziej imponujący Ray Tracing, wykorzystując dodatkową technikę rekonstrukcji promieni, dzięki której m.in. takie elementy jak światło pojawiające się w grach wygląda na jeszcze bardziej rzeczywiste. Czy encoder AV1, umożliwiając strumieniowanie i nagrywanie w niespotykanej dotychczas jakości i wiele, wiele więcej. Laptopy sprawdzą się świetnie do grania w najnowsze tytuły, ale jeżeli szukasz sprzętu, który pozwoli ci swobodnie tworzyć w programach graficznych czy aplikacjach 3D, to dzięki kartom GeForce RTX i sterownikom Nvidia Studio twoja praca będzie płynna i przyjemna. Swoją drogą sprawdzą się też świetnie do nauki. Więcej szczegółów znajdziecie w linku w opisie. To jest druga łazienka, z której korzystają chłopaki i w sumie Czaro głównie, ale będę chciał tu zrobić saunę docelowo. Ale ładna jest całkiem, można powiedzieć. W ogóle nie robiłem jeszcze żadnego house touru, więc dokładnie, to jest dlatego dosyć exclusive content. Tu jest mój salon. No w sumie widać tylko na Instagramie, nie? Jak tak, ten, ale coś jakiś, dodasz. Jakieś szczęście. Tu jest mój salon, gdzie jest kącik szanelkowy. Ona ma swoją fortecę, gdzie tutaj zwykle siedzi, co widać po tym, że jest pełno sierści jej. To jest jej futurystyczna kuweta, która potrafi też lecieć w kosmos. Tu jest kącik jakiś, nie wiem, puchar z fejmu, jeden guzik, tam jest reszta guzików i na milion jest zawieszony za operatorem obok telewizora. To jest! To jest ogólnie moja faja. Ja wiem. Nie no, jestem fanem shishy. Jak dzisiaj będziemy gdzieś jechać, to pewnie do mojego ulubionego shisha baru pojedziemy, gdzie lubię sobie. Prowadził? Ja będę prowadził.
gdzie lubię sobie chillować, pojechać, nie wiem, coś zaplanować z laptopem, rozpisać jakąś sprawę albo, nie wiem, po prostu tam posiedzieć. A tutaj jest moja kuchnia. Nie gotuję tu za bardzo, bo mam catering, no ale jest kuchnia, nie? I co? No i to house tour, to jest wszystko. Dobra, słuchajcie, mamy parę pytań, na które na pewno jeszcze nie odpowiadałeś. Na pewno? Jak Pandora wpłynęła na ciebie i twoich bliskich? No każdy to przeżywał ciężko, na pewno. Ja się na ten temat, tak powiedzmy, na kozaka złapałem na początku, miałem takie, co to będzie. Nagle okazało się, że po pierwszym tygodniu zbierania materiałów nie było końca tego i trzeba było jeszcze zbierać, gdzieś pojechać. Nagle zrobił się taki ogrom materiału, że pierwszy raz w ogóle w YouTube'owej karierze i w życiu coś mi przygniotło, nie? Jakiś temat tak mentalnie, po tym jak szczególnie Wardęga wypuścił odcinek i pojawiła się ta presja, że kiedy film, nienawidziłem tego pytania w chuj. A gdybym ja w tym odcinku coś spieprzył, coś bym źle powiedział, to cały hejt i nagonka poleciałaby, wiesz, automatycznie z góry na mnie. Rodzina jak to przeżyła, to myślę, że nie chcieli mi tego pokazywać na pewno, ale też to było ciężkie dla nich, nie? To teraz taka odskocznia. Czy szykuje się kolejna walka? Ponieważ miałeś już jedną walkę z Ksajo i czy chciałbyś, nie wiem, rewanż albo jakąś inną postać? Znaczy ja powiedziałam, że raczej rewanżu z Ksajo nie będę chciał zrobić. Nie widzę teraz żadnego potencjalnego przeciwnika na horyzoncie. Okay. Bo rzeczywiście gdzieś tam tydzień temu wpadła całkiem interesująca oferta od Fejmu, ale pieniężna, a nie z danym przeciwnikiem. Okay. I byłbym za tym, żeby zrobić taką walkę, ale na razie po prostu nie mam z kim. Czemu tak mało pokazujesz swojego życia prywatnego? Bo nie lubię, jak ktoś mi się wpieprza w życie. Zresztą miałaś podobną sytuację i pewnie wiesz, jak to wygląda, kiedy na przykład rozstajesz się i musisz o tym poinformować ludzi. Też jestem mimo wszystko wystawiony na dużo ataków jakichś, okay, nie? Gdzie też nie każdy, powiedzmy, zawsze chce grać uczciwie i może wykorzystać kartę zaatakowania bliskiej osoby, nie? Dlatego jakby nie do końca chcę to pokazywać. Raczej utrzymuję tą prywatność jak najbardziej się da. Jakiego influencera nie lubisz? Ja wszystkich lubię w sumie. Nie no, może nie toleruję niektórych, albo za nimi nie przepadam, no ale tak ciężko jest wymienić jedną osobę. Widzowie, taki jak ja, myślę, że każdy, chciałby wiedzieć, jakie masz plany na następny rok. Wiesz, ja nie lubię swoich planów zdradzać. Szykują się fajne rzeczy? Fajne rzeczy, bo tak jak byłaś tam w studiu i widziałaś, jak wygląda montażownia i wiesz, i całe jakby, no studio i tak dalej, no to po prostu chciałbym pójść w tę stronę, żeby to rozwinąć może na inne kanały, żeby w ciągu najbliższych kilku lat może powstała z tego redakcja jakaś. Rzecz, której widzowie o tobie nie wiedzą, to? Nie, no lubisz ciszę palić. To nie jest chyba coś hardkorowego, nie wiem co mam ci powiedzieć. Jak reagujesz na te wszystkie edity i miano największego polskiego crushera? Bo wiadomo, kiedyś największym polskim crusherem był Kacper Woński, ale po Pandorze jakby każdy myślał, że w DC miał Konopa, nie? Widziałem te przeróbki. W sensie one mnie bawią dosyć, raczej mam bekę z tego, no. Czy jesteś w stanie zrobić widełki, ile zarobiłeś z Pandory? Ja na to patrzę tak, że zarobić możesz z czegoś, jak to, powiedzmy, masz takie intencje, nie? Jak sobie otwierasz biznes, reklamujesz jakiś produkt, nie wiem, robisz daily odcinki, no po prostu masz w tym jakiś cel i intencje, żeby zarobić. A w tej sytuacji to główną intencją było przede wszystkim, żeby dowiedzieć prawdy, nie? Bo to wszystko było ukrywane od wielu lat. Temat był ciężki i to, że z niego powstały jakieś, wiesz, pieniądze, nagle przybył milion na kanale, to jest tylko i wyłącznie efekt uboczny tego, że po prostu podjąłem się tego tematu. Nie chciałbym mówić specyficznie, ani nawet widełek o tej specyficznej sytuacji, ale mogę ci powiedzieć dokładnie, ile mój kanał zarobił przez cały okres jakby trwania z AdSense'a. Lifetime'owo, ja prowadzę kanał od 4 lat, tak dosyć mocno, regularnie. Kanał zarobił 1 581 000 zł. To jak już gadaliśmy też o Pandorze i o bezpieczeństwie generalnie twojej rodziny i twoich bliskich, to czy sam boisz się o swoje bezpieczeństwo, jak gdzieś wychodzisz? Bo generalnie z tego, co ja zaobserwowałam i wydaje mi się, że widzowie, to ty jesteś bardziej typem osoby, która siedzi w domu. No. Przynajmniej nie pokazuje tego, że wychodzi gdzieś, gdzieś jest. Wiesz, no ja mam u siebie studio obok. Biurko swoje też mam obok, jak wstaję, więc nie muszę wychodzić z chaty, żeby pracować. I wychodzę tylko na trening, na siłownię najwyżej, ewentualnie jak ktoś przyjeżdża, to gdzieś wyjdziemy, nie? Jak chodzi o bezpieczeństwo, to nie obawiam się niczego, bo nigdy nie było jakiejś takiej sytuacji, powiedzmy, bliskiej, chociaż zawsze mam ze sobą coś do samoobrony. Po Pandorze było najmocniej, bo trochę muszę przyznać, że Wardęga mnie poruł, jak chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Na live'ach wtedy co? Wiesz co, nie tyle na live'ach, ale też mieliśmy kiedyś taką sytuację, że to chyba było już po publiku.
publikacji jego filmu. Dwa razy do mnie zadzwonił, dwa dni pod rząd, jakoś o 2-3 w nocy. Czy wszystko jest u mnie okej, nie? Bo on dostał jakąś informację, że ktoś mi coś zrobił, albo że ktoś do mnie pojechał i mi grozi, żebym ja nie wrzucił swojego filmu. I nie wiem, od kogo on dostał tą informację, podobno od kogoś, powiedział, szanowanego, czy takiego, żeby respektować słowa tej osoby. Dobra, to idziemy nagrywać newsa. Możemy pójść, bo akurat dzisiaj mamy dzień publikacji odcinka. Jeszcze jest sponsor na tym filmie, więc chcemy go wypuścić dzisiaj. Ja nie wiem, skąd ma ten kubek. Dobra, nie mam pojęcia. Mam dowolony monitor, dowolony komputer, wszystko, o czym montażysta może marzyć. To, co miałem jeszcze powiedzieć? Swoich pracowników, co nie, Czarek? Tak. Bo swoich pracowników. Ej, przelejesz mi 2 dychy za ostatni odcinek? Może być dycha? Dycha Max. Obsługa tych LEDów jest dosyć ciekawa, tam jest oprogramowanie w tamtym pokoju do komputera. Ale to pokazać, ty je też masz, nie? O, no to możesz pokazać, jak to wygląda. Generalnie tutaj sobie wybieram kolor, który ma być na tło, czy czerwony, czy pomarańczowy i tak dalej. Fajnie się tym steruje bardzo, trochę czasu to wymagało, żeby ustawić to, żeby tak teraz łatwo się to wrzucało, ale jestem gigadumny z tej ściany, ona mi zjadła strasznie dużo nerwów w życiu. I nie, projekt Czarka, jak chodzi o te całe studia, nie wiem, czy o tym wspominałem wcześniej, ale to jest projekt Czarka. Ogólnie bazowo na taki standard odcinek mamy 2 kamery, jedna główna z takim szerokim kadrem i druga taka, no po prostu od boku. Sajtka taka, jak na przykład odnoszę się bardziej do widzów bezpośrednio w jakiejś kwestii, a jak robimy większe produkcje typu Pandora, czy na przykład teraz będziemy realizować film na Keydropa, to zwykle są 4 kamery. Czy z drugich z nienawidzonej, czy tego samego wypuścił przedwczoraj te długo wyczekiwane cybertraki? A ja mam tak jak Chainik, nie? Że Chainik też czasem parę razy powtarza. No nawet szczerze, paręnaście dawno tak już takiego samochodu nie widziałem, ale nic się o tym będziemy gadać. Dobra, widzowie, teraz patrzymy, jak Konop nagrywa, a potem pojedziemy w jego ulubione miejscówki we Wrocławiu, także... Kurwa! A ile ci zajmuje montaż takiego jednego, może nie najdłuższego, wiadomo, nie Pandory, tylko... Mamy 15 i 20 zazwyczaj, czyli 15 i 20 minutowe newsy. 15 mi zajmuje gdzieś teraz no, z 8-9 godzin, jak pracuję z drugim montażystą, to wiadomo, połowę tego czasu. Czy jest jeszcze jeden montażysta? Tak. W rzadkich przypadkach, jak na przykład... Jak się bardzo śpieszymy. Jak bardzo się śpieszymy, zwykle ostatnim razem był sponsor jakiś po prostu, taki mega jakby, wiesz, żeby wyszedł w dany dzień, to wtedy było 2 montażystów i jeden montuje połowę newsa, drugą połowę to łączą to w jeden projekt. No po prostu. Słuchajcie, teraz Mikołaj nam pokaże swoją ulubioną miejscówkę we Wrocku. Tylko nie nachodźcie go. Proszę tam nie przychodzić. Ja tam ogólnie przyjeżdżam sobie często rozpisywać jakieś rzeczy, zaplanować jakiś, nie wiem, projekcik, albo po prostu pochillować. To jest shisha bar, mają tam mega dobre jedzenie. No właśnie, przetestujemy jedzonko. Dobra, słuchajcie, będziemy teraz sobie jeść. Ja zamówiłam to samo co Mikołaj, czyli karbonarkę. I normalnie chciałabym potwierdzić, że u niego tutaj znają, podobno on tak mega często przychodzi. Dobra, Julka, dawaj szybki teścik. Szybki teścik? No. No, na kolana. Taki patus się uruchomił znowu, nie? No dobra. Dobra, słuchajcie kochani, to by było dzisiaj na tyle. Zobaczyliście, jak wygląda mieszkanie Mikołaja, co robi w wolnym czasie, jak wygląda jego praca. I my się żegnamy, dziękuję za... Dzięki wielkie za wywiad. Piąteczka, morda. Dzięki wielkie. Tak, także... Zapraszam ponownie. Widzimy się w następnym odcinku. Bye!